Radni największego miasta w województwie śląskim uchwalili największy w historii budżet miasta. Jednak po raz pierwszy Katowice mają deficyt operacyjny. Oznacza to, że wydatki bieżące nie bilansują się z dochodami. Zabraknie ponad 35 milionów złotych. Nie przewidywaliśmy w przeszłości tego, że jednak jest coś takiego jak cykl koniunkturalny i kiedyś może być gorzej. Więc gdybyśmy pewnego rodzaju oszczędności i trochę bardziej oglądali tą złotówkę na lewo i prawo we wcześniejszych latach, teraz byłoby pewnie dużo łatwiej, no ale na całe szczęście się udało i myślę, że to nie jest moment taki, żeby w tej chwili gdzieś drzeć koty o to, jak powinien ten budżet wyglądać. Jak zapewnia prezydent Katowic, najważniejsze miejskie inwestycje nie są zagrożone. Jednak taka deklaracja władz dużo kosztuje, bo na przykład budowa stadionu miejskiego będzie wymagała emisji obligacji na kwotę 150 milionów złotych. Mamy dużo oszczędności z lat ubiegłych. Te oszczędności są zaangażowane teraz. Zmieniamy sposoby finansowania deficytu, który też jest dość wysoki, bo 366 milionów, ale ten deficyt będzie pokrywany nie z kredytów, a z obligacji, które są znacznie mniej oprocentowane i nie mają tego takiego dynamizmu wynikającego ze zmiany stopy oprocentowania. Katowice straciły jak wszystkie samorządy na zmianach podatkowych polegających na zmniejszeniu dochodów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz firm. Dochody Katowic z udziału w PIT w 2022 roku były niższe od roku poprzedniego o 92 miliony złotych. To może nie za wiele przy 3-miliardowym budżecie, ale przy galopującej inflacji i rosnących kosztach energii liczy się każda złotówka. Niektórzy radni liczą na to, że sytuację odmienią przyszłoroczne wybory. Myślę, że wszyscy mają nadzieję, że rola samorządów znów zostanie wzmocniona, że te środki będą płynęły do samorządów, że wraz z zadaniami, które są zlecane samorządom, również za tym pójdzie finansowanie. Mam nadzieję, że pojawi się większa niezależność, jeżeli chodzi o konstruowanie wydatków. W przyszłym roku wydatki z budżetu miasta wyniosą ponad 3 miliardy 66 milionów złotych, a łączne dochody ponad 2 miliardy 703 miliony złotych. W najbliższych latach zadłużenie miasta będzie cały czas rosło. Na koniec 2023 roku wyniesie 844 miliony złotych, a rok później 947 milionów złotych. Wszystkie długi z tytułu kredytów i emisji obligacji mają zostać spłacone do 2045 roku.